Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po raz kolejny już w grze Supraland. I konkretnie mówiąc po raz piąty, bo tak, sprawdziłem to. I no, właśnie chciałem wam pokazać coś, co przed chwilą przypadkowo udało mi się zrobić, ale jak widać teraz, jak na złość, nie chcę mi tam postać się zatrzymać. Ale tak, łażąc tutaj, biegając, w sumie bardziej skacząc po wszystkich stronach wszechświata, pewnego razu udało mi się zatrzymać właśnie tutaj na tym pierścieniu, dosłownie przed nagraniem, ale stwierdziłem, że zeskoczę i pokażę wam, jak tam wlazłem już na nagraniu, ale no. Dało się wskoczyć, tylko nie na tą stronę, którą trzeba. No trudno się mówi. Ale tak, mniejsza z tym. Ostatnio działo się bardzo dużo, między innymi zdobyliśmy takie wspaniałe ulepszenie, które kiedyś może pozwoli nam topić metal. Chociaż powiem wam szczerze, to jakie wymogi ma to topienie metalu, to tak trochę pokazuje mi, że raczej to jest coś, co będziemy mogli dopiero na samo zakończenie gry tak w sumie robić. Ale póki co... O proszę, możemy wysadzać też pociski wrogów! Nie tylko te nasze! A to fajne! Dobra, no to strzelamy promieniami za 4 obrażenia, jak widzicie. Tak, wiem, że mógłbym robić to inaczej, ale... Ale no... Gdzie tu zabawa? Gdzie tu zabawa po prostu, jeśli będę to robił inaczej? Ale tak, no. No co to tu jesteśmy? Na polu do Suprabala. Tam obok pola do Suprabala. Ostatnio zrobiliśmy dużo różnych, mniej bądź bardziej dziwnych rzeczy. Odkryliśmy jakieś... W sumie... Nie wiem, jak to nazwać, ale... Chyba to ostatnio było tak, takie buty do uderzeń. Chyba, a może to nie było ostatnio, może to było jeszcze wcześniej. Okej... Okay. Powiem wam szczerze, nie rozumiem. Trzeba bardziej tutaj, dobra, to wiecie, to sprawdzimy to teraz w ten sposób. Może... Nie, niestety. Trzeba będzie jakoś na ciebie pomyśleć, ale co on tu mówi? Masz wszystko, czego potrzebujesz do rozwiązania tej zagadki. Zasuwaj! Okej. Okay. Wszystko, czego potrzebuję do rozwiązania tej zagadki. Ej, czyli jakaś dziwna zagadka. Dobra, dosłownie tutaj. Bo powiem szczerze, nie wiem. A nie ten przycisk znowu. Ale tak, wybaczcie, że... Mało mówię. Okej, chyba to mamy. To musi być postawione tutaj. Bo nawet tutaj. Ale dobra. Oj, delikatnie obok. Tak może? Dobra, 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 dobra. No, nie wierzę. Byłoby dobrze, ale... Ale za blisko krawędzi. Dobra, spokojnie i... Następna lokacja? Wiecie co? Chyba nie wiem, czy powinien ty iść, ale dobra, trudno się mówi. Trudno się mówi po prostu, jak już tu jestem, to jestem i tyle. I wszystko wydaje się tutaj takie, jakby to nawet określić. A, dobra, to jest niebieski kryształ. Nawet nie zauważyłem, ale mniejsza. Właśnie chciałem powiedzieć, że wszystko się wydaje takie tutaj skomplikowane poniekąd. Czy co się... Nie, nie! Prawie się udało. Chciałem, ty wiecie, od razu iść, ale... Tak, chyba trzeba będzie za chwilę. Przy okazji tutaj jest to miejsce. I okej. Okay. Powiem wam szczerze, widzę, że te monety już pomagają też z jeszcze jedną rzeczą, którą... Można chyba powiedzieć, że zepsułem ostatnio, w takim wypadku. Ale jeśli tak, to też nie będę was okłamywał, będę się czuł jeszcze dumniejszy z tego powodu. Tak. Prawdopodobnie... A nie, jednak nie, jednak to jest coś innego, wiecie co, już myślałem, że inaczej. Broń podnosi monety?
Pociski z pistoletu, które trafiają w monety, podnoszą je teraz dla ciebie. Niestety, dużych monet nie można w ten sposób podnieść. Okej. Okay. Ale fajne. Dobra, to powiem wam szczerze, no... Jednak to było... coś innego niż myślałem. Bo nie będę ukrywał, bałem się, że to już jest takie... że w sumie ta chyba nas zaprowadzi do miejsca, w którym byliśmy. Czy wiecie, tam gdzie ostatnio się męczyłem ze skrzyniami, żeby tutaj wleść. Ale okej, jest inaczej, więc... chociaż tyle dobrego. Teraz tak... a, to zmieniało kierunki tych rur, okej. Teraz tak... to przekolorowuje pocisk, tam widziałem żółte coś, więc może warto sprawdzić, czy się uda. I jak to działa. Jeszcze taka najważniejsza kwestia, chyba wydaje mi się, że w sumie to nasze pociski teraz mają trochę inny wygląd, od kiedy... no, zdobyliśmy ulepszenie. Chwila, piłka? Tutaj ta piłka? Po co ona? Powiem szczerze, może warto zobaczyć, po co? Okej. Nawet nie wiem nadal, co się dzieje, ale dobrze. I obrażenia z kombosem plus 25. Eksplozja wywołana przez kombo twojego pistoletu zadaje 25 punktów obrażeń więcej. 125, no przyjemne, ale... no co? Wiecie, nie żeby coś, ale po prostu kombo kombosem, tylko ja tutaj idę po coś całkowicie zgoła innego. Ej. Po coś zgoła innego, raczej chciałbym coś zgoła innego. A co dostanę, to oczywiste. Dostanę to, co gra chce, żebym dostał. Na mniejszą. Mamy piłkę. Nawet nadal nie wiem po co. Takie tutaj miejsca, w które... teoretycznie jeszcze nie powinienem iść. Ale ja i tak zrobię swoje. I oczywiście. Teraz tak full focus, na spokojnie i tak szczerze ze samym sobą. Ja bym, dobra, nie, jednak mogę tu iść. Nawet chyba powinienem. Sądząc po tym przycisku... prowadzi... chwila. Powrotem tutaj? Okej, okay, wiecie co? Tak, tutaj z powrotem nas to zaprowadziło już i tak. A tutaj było coś takiego... ciągnąć chyba? Proszę, przy okazji znajdźki. Prawda, wiem, że tylko zwykłe monety, ale no. Znajdźka to znajdźka, nie będę wybrzydzał. Tam jakoś się dostać nadal muszę i nie wiem jak. Ale mniejsza z tym. Właśnie teraz tak tylko ważna sprawa, tu właśnie jesteśmy. To tak, przy okazji chciałbym właśnie sobie pobrać i sprawdzać, co, jak, gdzie, kiedy z tym tutaj, bo wiecie. Nowa zdolność nam przyszła, to może wyjątkowo będziemy mogli teraz to zrobić. Poszedł gościu, ale dobra, dobra. Tak, tego było trzeba tutaj. I ostatnia czerwona beczka. Wiecie, co warto było. Obrażenia alternatywnego strzału. Raz, dwa. Okej. Okay. Czyli tutaj będziemy podwajać obrażenia sobie w ten sposób. Dobra, wiecie co, to jeśli tak to będzie wyglądało, to super. Bo teraz już zamiast czterech mamy aż 8, więc tak. No może to nie będzie aż taka wielka katorga, jak myślałem. I nadal uważam, że to jest fajny, przemyślany tryb. Tak osobiście mogę powiedzieć, że bardziej mi się to podoba niż taka wizja po prostu zwykłego robienia strzałów. Oczywiście bąkanie z mieczyka nadal lepsze, no ale trochę się przejadło, można powiedzieć, przez to wszystkie. Latami ciężko to nazwać. Zobacz, to dopiero piąty odcinek, więc jeszcze pewnie będę miał milion okazji, żeby musieć używać mieczyka. Ale mniejsza z tym. Terry trafił mnie mimo tego, że próbowałem wysadzić jego pociski, no... no jaka ze mnie lama. Ale okej. Okay. Jak mniejsza o to. Idziemy tutaj, to gdzieś chyba było to takie fajne. A może to nie tutaj było to fajne? Nie, tutaj, tak, tu było to właśnie fajne takie przejście. Szybkie bardzo. Więc dobra. Ostatnia beczka czerwona. Swoją drogą też chyba jeszcze została jedna złota gdzieś do znalezienia. Co nie świadczy dobrze o tym, że do tej pory jej nie widziałem, chociaż może nie mogłem. Jeszcze mniejsza. I co my tu mamy? Szybkość pocisków razy dwa. Okej, okay, dobra, teraz to może mieć sens, żeby... patrz tym tego.
Aż może to też szybsze, nie wiem. Ciężko mi określić. No ale dobra. Skoro już to załatwiliśmy, to teraz tylko szybko trzeba się przejść z powrotem tędy. Szybko do kryształa. Tak, wiem, że mogłem inaczej, ale już idę tędy, wiecie, dla mnie to wielkie różnice. Teraz jak to tutaj było, chyba trzeba było się odbić od tego. Tak, na całe szczęście jeszcze pamiętam. No i już jesteśmy na boisku do tej piłki. Piłki jakiej, to jest... Nie no, ręczna, nożna? Ciężko to nazwać chyba. Dlatego mówię mniejsza z tym. Po prostu idźmy dalej, zobaczmy co i jak. Okej, jeszcze tu mamy wrogów, to ich wysadźmy od razu. W ostatniej chwili chyba udało mi się wysadzić. Dobra, zwykły szkielet, nadal na dwa strzały, niestety, ale... Wiecie, lepsze dwa strzały niż w ogóle nie móc go pokonać. A jak już też się powtarzam, dzisiaj chcę się bawić ciągle tym promieniem, więc tak, może to nie być optymalne, może to być wkurzające, ale ja chcę, to ja tak by to robił. Bo wiecie, kto mi zabroni? A teraz tak, tam byłem, tutaj tak, super, a właśnie w sumie po co mam iść tamtędy, jak można... O, chyba otworzyłem tylko skróta? Czy w sumie nie skróta, to raczej zwykłe przejście. O, tak, okej, dobra, dzięki za informację, którą już i tak w sumie znałem. I tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to jest tu jeszcze jedna rzecz, którą właśnie chciałbym zobaczyć szybko. Też później, ale najpierw tu. Tak, daj mnie. Dobra, cicho już. No prawie. Prawie. Po prostu prawie. A to co powoduje? A, dobra, to może to miałem inaczej zrobić jeszcze. Sprytny, muszę przyznać. Podoba mi się to. Jak gra to przewidziała. Dała w sumie bardziej niż przewidziała. I skrzynka, no. I takie rzeczy te uwielbiam. Obrażenia alternatywnego razy dwa. Okej, dobra, wiecie co, te 128 wcale nie będzie aż takie trudne. Będziemy ciągle razy dwa zbierać właśnie. Teraz tak, najważniejsza rzecz, którą jeszcze muszę zrobić, to teraz przestawić to znowu. One? A właśnie, ej, w tę stronę też coś może być. Powiem wam szczerze, teraz to mnie zaciekawiło to wszystko i... Mamy 13 minut odcinka, ja nadal robię jakieś tutaj... ...boty. Nie, dobra. Tutaj się nie dostaniemy. Tam pewnie też nic nie będzie. Daleko tu będzie, żeby to osiągnąć. Ale spróbować i tak można. Ale dobra, jestem też trochę... aż taki strasznie głupi, ale trochę jestem jełopem nadal. Pod tym względem, bo patrzcie, ja tutaj byłem. Myślałem co jak, a zapomniałem o tym, że mogę tak łatwo sobie tu wskoczyć. Tylko po co to? Tak wydaje, że jakby tutaj tam było coś jeszcze, ale... Ale nie dla nas, tylko coś innego trzeba tam chyba wystrzelić, chociaż... Co w sumie? A nie wiem, powiem szczerze i dobra. Nawet nie będę się tym przejmował jakoś wielce. Po prostu sprawdzimy to kiedy indziej. A teraz idziemy. Idziemy do kryształa, póki jeszcze mam czas antenowy. A wszystko, czego potrzebujesz do rozwiązania tej zagadki. Zasuwaj. Ej, nie wiem po co w sumie ty jest, skoro to jest takie, bo mówisz, masz wszystko. Wiecie, a w szczególności jeśli tutaj to jest droga do tego niebieskiego kryształa, chociaż dobra, ta zagadka może nie być związana bezpośrednio z kryształem czy coś, więc no. Tak, w sumie to ma sens. Że mam wszystko. Okej.
Powiem wam szczerze, to okej. Okay. Nie sądziłem, że takie coś zadziała, ale dobra, ma sens. Ma to sens. A, dobra, to jest prostsza zagadka niż myślałem. Wstępnie, oczywiście. I teraz proszę. Co to robi? Położyło jakieś tam przejście. O, i piłeczka przy okazji wróciła. Co my tu mamy? Skrzynkę, dobra, czyli to rzeczywiście było jakieś takie poboczne. Regeneracja zdrowia plus 5. Przyjemne, aczkolwiek jakby miał tak mało zdrowia, to prawdopodobnie zginę, zanim ta regeneracja mnie zdąży uratować. Ale dobra, jak mówiłem, mniejsze. Ważne, że są znajdźki. Lubię znajdźki. I no, gra nadal jest, powiem wam szczerze, prościutka w swoim założeniu i w swoim wykonaniu, a bardzo przyjemna. No, naprawdę super dobrze mi się gra. Nie mam do czego się przyczepić, no. Powiem szczerze, chyba nawet nie byłem tego świadom, ale brakowało mi takiej luźnej gierki, gdzie właśnie mogę sobie pochodzić, miażdżyć wrogów, trochę pogłówkować na jakichś takich niezbyt trudnych zagadkach. A się tak pewnie się jeszcze nie jeden raz zatnę na czymś oczywistym. Ale jak mówiłem, może zdarzyć. Przy okazji to co? Nie wiem na co to komu, ale niech będzie, że wezmę. Tak samo jak w sumie ostatnio brałem te swoje muchy bez powodu, okazało się, że są do czegoś potrzebne. Okej. Trafim przynajmniej do tych 90%. Nie wiem o co chodzi, ale okej. 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 Nie wiem, czy to było jakieś nawiązanie, czy coś, ale potrzeba tutaj piłki. Tam też była potrzebna piłka. Tak. Nie wiem co teraz w tej kwestii. Będę się pomyśleć, ale zanim pomyśleć, to chcę zobaczyć, wiecie, lokacje, zrobić rzeź na moich oponentach i inne takie rzeczy. Oczywiście nadal promieniami, bo czym innym. Okej, okay. Wysadzamy ich pociski. Tak, no piękny to jest. Chociaż nadal wydaje mi się, że trochę klatkuję momentami. Ale niestety, no, więcej zrobić nic z tym nie mogę. Okej, okay, super. I tak, zdecydowanie klatkuje. Okej. Okej. Okay. Nie wiem po co to było, ale dobra. Wydaje mi się, że tutaj coś z tym będzie ważnego takiego. Kostkę? Nie. Wie co? Nie, teleport też wystrzeliwuje normalnie, czy on sobie teleportuje normalnie. Ale wiecie co, wydaje mi się, że to może mieć jakiś związek z tym miejscem, może. Znaczy nie bez powodu tutaj coś takiego dali. Też nie, to jest jakiś ślepy zaułek. Prawdopodobnie, bo teraz mam i zamknięte jeszcze piłki nie mam, więc tak. Dawaj tę nową piłkę i przy okazji tutaj coś... Nie było niczego, dobra. Nie było. To tylko były moje zwidy, że tam coś może być. Teraz na spokojnie, zostawiamy po raz kolejny. Tak, zobaczymy, czy nasz do 90%. Też nie do końca rozumiem, co to miało znaczyć i... Właśnie, to jest chyba ten moment, na którym coś jest bardzo oczywistego, prostego i tak dalej, ja się zatnę. Nie wiem, nie wiem. Nawet jakieś rzeczy, tutaj jakieś inne rzeczy. Okej, okay, kolejne monety. I tyle? To teraz to w sumie tak... Tak, to... Mówiąc szczerze, teraz już nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie ukrywam, liczyłem na jakieś... coś. To? Jak tam wystrzelę, to... A, tam poleci. Ale to jest bez sensu w sumie. A dobra, ja jestem głupi.
Widzicie, właśnie na takich głupotach się najczęściej będę zacinał pewnie. Okej, okay, i coś tutaj powie? Nie. Ta piłka chyba też nic nie zmienia. Tutaj chociaż. Aha. Ciekawostka, w tym momencie 90% wszystkich graczy zapomniało, że mogą po prostu blokować drzwi za pomocą sześcian mocy. Dobra, dobra. Nie wiem, czy coś więcej tym to miało zrobić, ale tak. No. Będąc szczerym, to też o tym zapomniałem. Ale dobra, hej. Przynajmniej ostatecznie to zrobiłem. Dobra, piłka tutaj jest potrzebna po prostu. Dobra. To coś, to jest takie po prostu tylko, żeby to zrobić. Dobra. No i potem, żeby wyjść w sumie. Tak, to ma sens. Nie, dobra. Podoba mi się. Podoba mi się to, że nawet gra sama po prostu mówi o tym, że ludzie zapominają o takich oczywistych rzeczach. Okej, mamy przejście. Mamy piłeczkę. Okej, czyli faktycznie tutaj mieliśmy przyjść piłeczką w sumie tylko po klucz. Szkoda, że nie po coś więcej, no ale dobra. Wiecie, nie będę narzekał. Pewnie jakieś sekrety nawet jeśli tu są, to później będziemy musieli je poodkrywać. Co bym tam zostawiłem, skoro mam tutaj kostkę. Ale dobra, mniejsza z tym w sumie. Dobra, otwieramy i tutaj piłki nie wezmę. A będzie pewnie potrzebna piłka. Tak, można było się spodziewać. Można się było naprawdę spodziewać, że tak, potrzebna. I że w sumie mój trik na przemytnika, który odkrył tam wcześniej przez przypadek, będzie tym prawidłowym sposobem. Więc dobra, dawaj piłkę. Dawaj piłkę. A, i gościu zniknął jak zwykle. To wiąże takie, wiecie, że te NPC znikają. Nigdy nie jest tak, że one gdzieś idą. Przez sobie nie nigdy, tylko najczęściej. Tylko właśnie znikają w tajemniczych okolicznościach. Nie rozumiem do końca tego, ale dobra. Jeśli gra tak chce, to niech tak będzie. Szkoda, że nie da się zablokować jakoś drzwi. Co mam zrobić? Okej. Okej, widzę co. Tak to miał jakoś odbić. Czyli bo tam. Czy tej piłki. Okej. Okej, dobra, sprytne. Podoba mi się to. O, i teraz mam to włączone non-stop. Okej, i teraz co mam zrobić? Dalej, bo w sumie nie wiem. Okej, dobra, to mi się podoba. Widzę tam jakiś, wiecie, potencjalny sekret, więc ja tam chcę. Nie będziemy robić tutaj cokolwiek innego mądrzejszego. Oj, nie. Gwiezdny klucz. Wiem, że postać ci się ślizga, ale możesz tu chyba spokojnie wejść. Sekretne miejsce, dobra. Szanse krytyczne mieczem. Już 30%. Nieźle, nieźle. A w sumie nadal ten. Nie korzystam bardzo z mieczyka. Jakby mi się znudził. Ej. Czyli z kostką to pojedzie? A bez niej nie? To o coś takiego chodzi? Nie, dobra, to po prostu jedzie. Ale w sumie to jest takie... Tak sugeruje w sumie, jakby tam dobra, nie kostka, wiem, dobra. Nie musicie krzyczeć, jeśli już chcieliście krzyczeć, wiem, o co tam będzie chodziło. Szybko to po prostu zrobimy i pomyślimy, co dalej. Ja mam teraz takie ładne przejście. Tutaj tak jakoś, jakieś rury? Tak, w sumie tak, jakieś rury. I okej, chyba już rozumiem, o co to będzie chodziło.
Tylko czy to jest potrzebne do czegoś, czy nie? Nie, dobra, nie jest potrzebne nic tego typu. A, tylko wiecie co, bo jeszcze zanim tam pójdziemy, to wezmę ze sobą właśnie piłeczkę, bo jeszcze się okaże, że bez niej nic nie osiągniemy. A wiecie, no nie chciałbym tego przechodzić po raz 20, tylko dlatego, że zawsze o czymś zapominamy i... Tak. Dobra. Okej, czyli to nie tutaj, bo cokolwiek tam jest, to chyba jest tam jakaś skrzynka, to niestety jest póki co zamknięta. Więc no, smuteczek trochę, ale... Jeszcze kiedyś się tam dobierzemy do tego. Jeszcze ważna rzecz, którą teraz zauważyłem, bo jestem łopem, wcześniej tego nie widziałem. Chwila, co jest? Okej, nie wiem nawet co się dzieje. I powiem wam szczerze, obawiam się, że to trzeba będzie podczas lotu zrobić. To może być naprawdę ciężkie. Piłkę mam ze sobą brać. No, chyba nie muszę mówić, że chcę wziąć ją za wszelką cenę ze sobą. Ale mniejsze, jak mówiłem, skupmy się na tym, żeby tutaj coś osiągnąć. Dobra. A co? Nie rozumiem. A ty... Nie. Aktywowane są tylko strzały o odpowiednim kolorze. Nawet nie wiem o co chodzi. Ale okej. Aha! I faktycznie, dobra. Chyba to tam po prostu nasz pocisk wylatuje, tylko... wiecie co? Nie wiem, jaki jest sens tego wszystkiego tutaj. Ja, co ja tutaj obracam? Aha, dobra, tą rurę. I o to chodziło w tej całej zagadce. Miałem to wcześniej zauważyć, żeby to jakoś tak zrobić, tylko... Nie wiem po co. Co mi to da? A no niestety, prawdopodobnie właśnie sobie teraz zagwarantowałem 20 lat myślenia o jakichś głupotach. A właśnie przy okazji jest przycisk, czemu go nie kliknąłem wcześniej? Robić. To jest okropne, chociaż teorie. Patrzcie, bo tutaj tą rurę chyba możemy obracać właśnie. Chyba wiem, co trzeba będzie zrobić, ale tak. O, ale zanim to tutaj mam taką takie coś. Brawo. Ja zauważyłem czegoś, co pewnie było najważniejszym elementem, żeby pójść dalej. Ja tutaj męczę z czymś takim. Tak. Wszystko dobrze zrobiłem, tylko nie pomyślałem o tym, że coś jeszcze jest potrzebne. Oczywiście. Powy ja. Okej. Mnóstwo wrogów. I to niektórzy są strzelcami, więc... Może lepiej byłoby właśnie też ich wyeliminować pociskowo, jak najprędzej. I on tutaj coś mówi. W ukrytym pokoju poniżej znajduje się przycisk, który otwiera te drzwi. Okej. Okay. W ukrytym pokoju poniżej. Będę musiał to potem poszukać, ale wiecie co, zanim coś takiego, to zobaczmy, co tutaj można zrobić najpierw. Okej. Okay. A co to jest? Jak to działa?
A, okej, okay, czyli tutaj teraz otwieram coś takiego. Po co i co to ma zmienić, to nie wiem w sumie. Nie wiem, co ty konkretnie miałem wstrzelić i po co, ale to zrobiłem, więc jej, może. A najgorsze jest to, że mówiąc szczerze, naprawdę nie wiem, co ja robiłem. W większości przypadków. Podejrzewam, że może coś z tą platformą, ewentualnie. Oj, niestety, muszę wam powiedzieć, no nie mam dzisiaj farta. Po prostu znowu, podkreślam, znowu. Mi oczywiście przerywają. I wiecie co, w sumie już chyba wiem, po co to było. Ja mam piłeczki, więc no jakoś muszę stąd wyjść. A wiecie, bez niej to jest ciężko. Tak, co ja tu w ogóle chciałem zrobić, bo w sumie już nie pamiętam. To jest tak, to jest jak... Jak mi po prostu przerywają domownicy. W trakcie tworzenia odcinka. I nie, żeby nie było to nie jest narzekania, nic, tylko bardziej takie, że niestety mam kiepską pamięć, szybko się rozpraszam, więc tak. Niestety wyszło jak wyszło, ale dobra. Dobra, tu gdzieś jakiś sekretny pokój miał niby być też. Tego poszukać. A póki tego nie ma, co w sumie. Bo tutaj coś jest, ale tutaj chyba był ten klucz. Tak, to po prostu był klucz. To nie jest nic takiego ważnego, super sekretnego. Klocek Minecraftowy, jak to zwykle nazywać? Tak, to też raczej nie jest do końca to. A nie, 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 piłka, piłka, piłka. Oj, dobra, mamy ją. Teraz zostawiamy tutaj, strzelamy, bierzemy. Święty spokój i idziemy z piłką teraz tam dalej. Ja się teraz myślę zastanawiać, co to robi. Teraz jeśbym tam strzelił, to by powiedział tak i tak. Okej, okay, nie wiem. To by to zmieniło, ale... Myślę, że wiecie, czegoś mi tutaj jakby brakowało w tym wszystkim. A piłka, może lepiej tutaj zostań. A dobra, wiecie co, już rozumiem, co ja tu mam zrobić. Chyba już rozumiem. Okej, okay, dobra, to jest prostsze niż myślałem, w sumie. Ej, chyba to tyle. O ile jestem na tyle rozsądny, chciałem śmierci nie tyle co rozsądny. Okej, dobra, czyli to jeszcze jednak wyżej jeździ. Dobra. Ale jej, udało się. Ale jak tutaj mam zrobić, to nie jestem pewien, co to. Tam można jakoś widzieć monetę, ale. No, niestety się do niej nie dostanę, więc raczej tu. Tutaj, okej, czyli to znowu ścieżka w jedną stronę. Ej. Robi i co on mówi? Masz wszystko, czego potrzebujesz. Okej. Okej, potrzebujemy czerwonej karty. Coś tam dalej zrobić. Mówi, że mamy wszystko, czego potrzebuje. Mamy białą farbę. Oczywiście. Jeśli chodzi o czerwone, podejrzewam, że tak. Super. To teraz musimy znaleźć tylko kartę kredytową. Ja tak serio to kluczokartę. Na całe szczęście już je widzę, więc tak, to będzie żaden problem. W sumie tak.
przez przypadek, że kostką można fioletowo, więc tutaj teraz się nie będę męczył, wiecie, z tym, że no nie wiem jak pokolorować na czerwono, skoro kostka może, to pewnie mój promień też mógł. I proszę, no okazało się, że mógł. Więc kładziemy, pięknie klikamy, bierzemy, no i możemy to zanieść i... Chociaż przez parę sekund cieszyć się tym, że coś mi się udaje na bieżąco, bez jakichś takich wielkich zacięć. Dobra, do widzenia i... Dobra, czyli musimy tutaj zejść. Okej. Kolejny tron i niebieskie kryształki. I co my tu mamy? Co? To jest jakiś... Nawet nie wiem. Buckle. Unoszenie się w pobliżu metalowych powierzchni. Spacja unoszenie się, kontrol opadanie. Klamra latania. Może to znosić się przy metalowych powierzchniach. Lekkie metalowe obiekty można przyciągać do siebie. Okej. Okay. To fajne. Hej, wiecie co, to jest fajne. No i przy okazji zauważyłem to wcześniej, więc sekret i obrażenie miecza plus 2. Przyjemnie. Nadal to się nie równa z tym, co oferują inne rzeczy, ale okej, przyjemnie, fajnie. Teraz... mogę surfować przy metalu. I to fajne. Au. Jak już przy tym przy okazji jesteśmy, to muszę też sprawdzić jedną inną rzecz. Czy jest tu jakiś sekrecik super? Nie ma. Ale dobra, z tego co widzę, wszystkie róże też są traktowane jako metal, więc... Jeśli z królem niebieskiej wioski, co? Możemy już tak po prostu iść się z nim spotkać? Nie ma niczego więcej? I... Szkoda, że tak wolno to tylko unosi, ale dobra. Chyba tu jest jakiś metal? A, dobra, tylko to. Czyli tędy raczej nic nie osiągniemy. A to jak już mogę, w sumie mógłbym to wybrać inaczej nawet, ale mniejsza. Jeszcze pójdźmy tak, wyzbierajmy te monetki i wiecie, ile to nam teraz opcji daje? Bardzo ciekawych, nowych opcji. W sumie, tak będąc szczerym, to wydaje mi się, że kojarzyłem nawet kilka rzeczy, które tak, mówiąc szczerze, wymagały ode mnie. Właśnie takiego pseudo chodzenia po metalach i tak dalej, więc... Au! Nie wiem, tu jest tyle tych metali, że... Wow, nie, wiecie co? No nawet nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim, bo... Tu będzie teraz tyle... miejsc, tyle rzeczy, tyle... pomysłów, co mogę zrobić, że... po prostu głowa mała i przy okazji sekretne miejsce, które daje... zasięg krupnięcia plus 50 cm. Jej, jeszcze większy zasięg tego, tylko... Tak szczerze, na co mi to? Nie żeby coś, ale ja po prostu tego nie używam w walce. Ani nic, więc... To według niektórych miało być używane w walce, to niestety o tym zapominam. Często, więc... To nikłe to... ulepszenie, przynajmniej dla mnie. Ale wiecie, no też nie ma co narzekać, co płakać za tym i tak dalej, bo... Okej, przynajmniej będzie coś. Większy procentcik i... Jest tu jakiś przycisk? Nie wiem, o co tu chodzi do końca, ale tak, definitywnie to jest jakiś przycisk i... Monety? Wydaje mi się, że to nie tędy droga i to jakoś inaczej trzeba coś wymyślić. Banki, w których były monety. Takie, co tutaj dalej zrobić? Nie wiadomo. Powiem wam szczerze, ja podejrzewam, co trzeba zrobić, jeśli chodzi o tą wieżę. To jest ważny element. Gwoździe. A jakie są gwoździe? No, metalowe. A do metalu możemy się przyciągać, to bez tak bezproblemowo. Tutaj też możemy, bo rura okazuje się wystarczająco szeroka. Metal i... Mapa? O, proszę bardzo, Mamy mapę! Ciekawe. Widzimy, gdzie jesteśmy i widzimy wszystkie inne obszary, które zwiedziliśmy. Ha.
ciekawe. Ciekawe, no nie zaprzeczę, ale... Wow. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiem, czy mam coś więcej do dodania. Jakoś łatwy sposób, żeby się tutaj wrócić. Padłem? W sumie jest cel, dobra, mniejsza. Zanim to coś, to tutaj widzę jeszcze takie rurki, to... Oczywiście, że... Tutaj pozwiedzać. Wow. Ile tutaj byłem? Może przypadkiem? Chyba nie, w tym miejscu akurat. Tak, lepiej jeszcze tutaj, wiecie, połazić i... W sumie pomarnować czas odcinka. Czego do roboty nie mam? Na obecny moment, no poza może powrotem, ale dobra, sekretne miejsce, więc jednak nie zmarnowałem aż tak bardzo. I mamy tutaj obrażenie pistoletu plus jeden. Plus jeden do obrażeń? To jakiś żart? Najgorsze ulepszenie w życiu. Okej, okay, no niech sobie będzie najgorsze ulepszenie w życiu, ale no, ja i tak jestem zadowolony, wiecie. Znajdźka. A im więcej znajdziek mamy za sobą, tym mniej znajdziek zostało do znalezienia. I więcej procent gry mamy. Już 37 nawet, więc no... Takim tempem to niedługo może nawet osiągniemy jakiś większy sukces. Kto wie. A póki co jeszcze... tę piłeczkę. Dobrze, że o niej pamiętam. A, tutaj coś jest? Okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj jest, ale... A, dobra, można było tu łatwo wrócić w sumie. Ale tak, wracając właśnie do tego wszystkiego. Tutaj też widzę metala, więc tak, jak jest metal, to prawdopodobnie... Nie, bo tutaj na pewno coś jest, skoro jest tak zrobione. O proszę, jednak nie? No dobra, to mnie zaskoczyło. Widziałem tu jakieś przejście, ale to chyba w takim wypadku są, wiecie, w środku tych wszystkich rzeczy. Powiem tak trochę na idiotę, to nie są na zewnątrz. Więc no. Ale ej, okej. Okay. I tak jest dobrze. Zrobiliśmy dużo postępów. Trafiłem wcześniej. Czy naprawdę? Wejścia niestety przez takim jełopem jestem. No niestety. Widzenia. Zaraz ci tam odbierzemy piłeczkę, na wszelki wielki. I tak. Mógłbym oczywiście pójść już teraz do widzenia, pożegnać się z tym wszystkim i tyle, i cieszyć się z, po prostu, wiecie, swojego sukcesu, ale to nie w moim stylu. Ja chcę tutaj poszukać jeszcze czegoś. Bo jestem pewien, że tutaj coś musi być. Ale torcie bez powodu tutaj nie były zostawiane. Dobra, to w sumie... W tym pokoju poniżej znajduje się coś tam, dobra. Ja czego znajdę w ogóle. Okej. Okay. Pierwszą rzecz znalazłem. Lepka ketchupa, okej. Okay. Coś do przesady dzikiego musiał się pojawić i go załatwić. Zdejmujesz z głowy jego czapkę i zauważyłeś, że włosy to tylko peruka. I tak naprawdę był łysy. Czapka i włosy zostały dodane do twojej kolekcji w twoim domu. Okej, okay, dobra. Tutaj akurat pochwalę się, to jest jedna z tych rzeczy, które akurat nawet wyłapałem bez problemu. Otóż było to nawiązanie, uwaga, werble do Pokemonów. Tak. Nie jestem totalnym jołopem, który żadnego nawiązania nie wyłapie. To jołopem, który 99% nawiązań nie wyłapie. Dobra, tutaj już byłem, to już załatwione. Możemy pójść bezproblemowo, nie przejmując się tą windą. Tutaj i tak, udało się, jej, otworzyliśmy to przejście. Teraz mam też ten wielki przycisk, o którym myślałem wcześniej. Można mieć plus jeden? Naprawdę nawet nie chcesz tego skomentować, gro? Kolejny taki update, czy upgrade, w sumie nie update, a ty nawet nie chcesz komentować, no... Zawiodłem się. Ale okej, jeszcze jest ten wielki przycisk. Chwila, co? Okej, wcisłem i coś się stało.
I tak wiem, że wcisnąłem, tak dalej, ale i tak wcisłem. Gdzie stał, to nie wiem, poza tym, że słyszałem jakieś otwieranie się jakby drzwi gdzieś. A tutaj! Kurczę, fajne! Fajne te sekreciki zrobione. Jeden prowadzi do drugiego, zauważoną po prostu obserwację. To mi się właśnie podoba tutaj, no. Nie, no wiecie, ta gra jest super. W sumie, na pewno jest super. Skoro, który to w sumie odcinek dopiero jest opublikowany w momencie, kiedy tutaj siedzę i robię to wszystko? W sumie nawet nie wiem. No na pewno jeden z wcześniejszych. Mogę powiedzieć właśnie tyle, że w sumie to sporo na zapas ogrywam, ale no, aż żal serce ściska, jak myślę o tym, że mam po prostu, no wiecie, przerwać grania. Jak mam wolne chwile, w szczególności teraz, no to aż po prostu nie chcę się przerywać. Okej, kolejny sekrecik za nami. Ale wiecie, zanim to jeszcze zrobimy, to muszę tutaj poszukać, bo definitywnie coś tutaj jeszcze będzie. Nawet miałem rację, że było coś. I tak, wiem, że będzie, ale celowo mówię, będzie. Sekretne miejsce, kolejna skrzynka, a w środku obrażenia miecza plus 2, dobra. Coraz ładniejszy się ten mieczek robi. Oczywiście wiecie, nie zmienia to faktu, że feruje to, ale okej. Oj, proszę, jeszcze myletki ładnie skryte. I w ogóle patrzcie, mając piłkę, możemy nadal używać alternatywnego sposobu szczelonia. Ciekawe. Zmiecień to ten sposób jeszcze lepszy, bo możemy piłkę trzymać. Tego nadal nie jestem w stanie rozgrzać, smuteczek. A, to tym jeszcze też mogę usuwać to wszystko. W ogóle tak, rozgrzać. Po co? Jak można od drugiej strony to po prostu zrobić? Okej, daję to piłkę, którą już mam. Mark, w sumie. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Okej, co tutaj właściwie mam zrobić? Chyba wiem. Chyba wiem, dobra, to nie będzie aż takie trudne. Okej, dobra, to było takie proste. Jestem czemu mówi tak dużo question mark, nie wiem. Ale dobra, ogólnie mniejsza o to, bo już się rozpraszam, gadam jakieś głupoty. Ale hej, no przynajmniej udaje się coś tutaj rozwiązywać, robić postępy. Wielkie odkrycia, no 39% do gry. To, że 39% za sobą, to już trochę takie smuteczek, trochę, ale no. Okej, kolejna skrzynia. Która nawet nie jest traktowana jako secret area, ale okej. Obrażenia alternatywnego strzału. Razy dwa znowu. Dobra, czyli teraz mam już 32, no to... Wiecie co? Wydaje mi się, że to też się zmienia trochę ten promień. Jest w sumie? Nie ma niczego. A tutaj... O proszę, i dużo wrogów, ale co tam tacy wrogowie teraz, no... Możemy ich wyeliminować tak po prostu raz, dwa, bezproblemowo. A dobra, dobra. I w sumie... Chyba to na tyle. Zabiliśmy wszystko, co się dało tutaj zrobić. Teoretycznie. Bo pewnie pominąłem tak 20 milionów rzeczy i kiedyś jeszcze tutaj wrócimy. Ale no. Chyba zrobiliśmy wszystko, co... Mogę niby powiedzieć, że to było na tyle i że wracamy, ale... Ja jeszcze tego nie zrobię. Jak już tak bardzo chcę to tak robić, to ciągnę ten odcinek troszeczkę dłużej. Iste. Dobra. Zasięg tupnięcia, jej, no czym tupnięcie, nawet nie pamiętam. Kolejne. Dobra i... Nie będę tutaj nic wrzeszczeć, ani tak dalej. Ani nie ostrzegać, widzę to. I wiem, co to niestety oznacza. Na całe szczęście teraz to już nie groźne. Moim promieniem zadającym 32 obrażenia, który jest chyba najbardziej spamerską bronią, jaka jest w tej grze, póki co. Dobra, w sumie mieczek może jest bardziej, ale... No bądźmy szczerzy, mieczem na dystans to raczej nie będę mógł bić. A tutaj... Na dystans spokojnie. No i jeszcze takie coś przy okazji, można sobie tutaj powlatywać, poszukać. Żeby nie prowadzić tutaj jakiejś... znajdźki. Prowadzi do znajdźki, oczywiście. Ciche buty? Co? Ciche stopy? Twoje buty są teraz miękkie, że wrogowie... Jeszcze gdy będziesz... A, czyli... Okej. Wiecie co? Nie wiem, po co takie ulepszenie, ale fajne.
Najważniejsze, że po prostu mamy ulepszenie. Takie pozostałe rzeczy to już poboczna kwestia. Tak, no. Nie wiem, co więcej tutaj dodać. Poza tym, że no. Nie powinienem już przerwać to wszystko, ale. No aż się nie chce. Więc powiedzmy, że jeszcze może tą odrobinkę. Wiecie, tak tylko na zakończenie, żeby jedną tak definitywną rzecz zrobić czy coś. Chociaż nie. Nie. Muszę to zakończyć. Szkoda tylko, że nadal nie wiem, co zrobić z tym. Ale tak. No więc tak. Ze smutkiem dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja bym jeszcze mógł się z chęcią pograł. No i pewnie to też zrobię, tylko no, zakończę ten odcinek. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało i że jesteście tak samo podekscytowani tym wszystkim, jak ja. I tak, wiem, że pewnie spora część was już zna Supralanda. Tam jest spora szansa, że znacie. A ja jestem jedyny taki job, który nie śledził, ale tak. Jestem po prostu podekscytowany, super się gra, więc ja prawdopodobnie siadam do kolejnego odcinka, a póki co to tyle, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej!